Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w moim odcinku. Dzisiejszy odcinek, tak sobie pomyślałam, że chciałabym poświęcić dwóm zapachom, które moim zdaniem są bardzo ekscytujące, bardzo ciekawe i uważam, że trzeba zwrócić na nie uwagę, a są takimi trochę duplikatami innych zapachów. Także koniecznie zostańcie ze mną. Ja przedstawię Wam dwa zapachy, którymi ja jestem zauroczona, a uważam, że kosztują troszkę mniej. Można wydać na nie mniej pieniędzy, a mieć ten sam bardzo taki ekskluzywny zapach. Także koniecznie zostańcie ze mną. Kochani, tak jak Wam powiedziałam tutaj w zapowiedzi, chciałabym poświęcić dzisiejszy odcinek takim dwóm zapachom, które nie są może jakimiś zapachami z górnej półki. Znaczy może tak, może nie są, są, jeden jest mniej popularny, drugi jest popularny, bo należy tutaj do perfum Zary, ale są świetnymi duplikatami, jakby takie odzwierciedleniami zapachów takich bardzo popularnych i bardzo drogich, a więc są świetnymi zamiennikami. Pierwszym zapachem, o którym jeszcze nie mówiłam, a w zasadzie przyszedł do mnie, już go mam i gdzieś tam pokazywałam w jednym odcinku, tak bardzo, bardzo szybko, to jest Zary zapach Ultra Juicy Zary Day Collection. Ja widziałam taki reel, a w zasadzie na TikToku, taki filmik, że to jest duplikat zapachu Anthology Dolce Gabbana dla cesarzowej. No i tak sobie porównałam nuty zapachowe, oczywiście one nie są takie same, no ale powąchawszy stwierdziłam, no coś w tym jest. W związku z tym, że one są w bardzo ciekawej cenie, one nie są jakieś drogie, chyba 13 funtów zapłaciłam, stwierdziłam, że będę sobie go testować. To jest zapach z 2019 roku z gruszką, słuchajcie, z gardenią i z piżmem. Ja uważam, że te wszystkie zarowe zapachy są bardzo ciekawe, one są inspirowane oczywiście tutaj zapachami takimi bardzo popularnymi, które są teraz na topie i które każdy chce mieć, no ale są takie bardzo affordable, czyli że możemy je po prostu nabyć za mniej pieniędzy. No i stwierdziłam, że czemu nie, coś w nim jest, aczkolwiek ja Wam powiem, że trochę przypomina mi Juicy Couture ten zapach. Juicy Couture może jest bardziej mocny, no ale faktycznie jest coś w nim takiego, że przypomina mi tą antologię Dolce Gabbana, która inspirowana jest moim zdaniem kartami Tarota, ale bardzo mało wiadomości jakby o tym wtedy było, kiedy ten zapach trafił tutaj do perfumerii, a mianowicie tutaj numer 3 była La Paratrice, czyli cesarzowa. Ja Wam powiem, że ten zapach jest taki troszeczkę kwiatowo-cytrusowy, bym powiedziała. Jest trochę taki laktoniczny, jak to niektórzy mówią, ale bardzo świeży. Nie widzę w niej takiej pudrowości, ale jest tak gdzieś ta nutka taka, słuchajcie, słodka, która przypomina mi właśnie cesarzycę. Cesarzyca była bodaj numer 3, to był, ja swego czasu chciałam ją bardzo kupić i był czas w ogóle, że ja ją używałam bardzo, bardzo długo, bo bardzo mi się podobało. Czym więcej ją używałam, tym bardziej mnie wciągały te perfumy. No ale teraz widzę, że jest w bardzo dobrej cenie i być może będzie tak, że ja ją kupię i zrobię taką typowe porównanie tego zapachu, bo jest to zapach bardzo minimalistyczny, za nim stała chyba Naomi Campbell, jak pamiętam. Natomiast był to zapach taki bardzo wciągający. Ja pamiętam, że one się nie cieszyły dużym powodzeniem. Nie pamiętam ich wszystkich, ale wiem, że miałam dwóch, trzech swoich takich ulubieńców, między innymi właśnie La Paratrice, tą cesarzycę, tu w roli głównej Naomi Campbell, która ją lansowała, bo były lansowane te zapachy przez takie celebrytki, czyli a w zasadzie modelki, może nie celebrytki. I powiem Wam, że szczerze, że nie mam przy sobie La Paratrice, ale wąchałam ją niedawno i rzeczywiście jest bardzo ten zapach podobny. Jest na pewno ekwiwalentem. Nie wiem jak z trwałością, bo te zapachy to są różne. No ale powiem Wam,
psiknę się, jest może bardziej rozrzedzony, ale na pewno ma tą 10 nutę, jeżeli lubicie cesarzową, a chcecie dostać za grosze. Chociaż tak się zastanawiam, jeżeli ten perfum jest 12,99, a z niego dam, ile to jest 100 ml? 90. A cesarzyca możecie dostać nawet po 20 funtów. To nie jest to duża różnica cenowa. No ale czemu nie? Tak jak mówię, te zapachy Zary są teraz bardzo, bardzo popularne. Oczywiście wszyscy mówią o Dread Temptation też. Są na przykład jeszcze jeden zapach, już nie pamiętam, chyba Red Velvet, który przypomina też bardzo popularny zapach. No i generalnie mi się wydaje, że bardziej takie sensitive, takie bardziej nosy, które wyczuwają wszystkie te nuty albo gdzieś tam właśnie kojarzą je, to wyczują pewnie z tych zapachów Zary więcej takich zapachów bardziej popularnych. Drugim zapachem, który słuchajcie, jest moim ulubionym, zastanawiam się, żeby zrobić taki odcinek o moich ulubionych zapachach, które odkryłam znowu dzięki mojej koleżance, mojej kusicielce Le Covent. Ja Wam mówiłam o tej firmie, firma, która powstała przy udziale bardzo popularnych nosów perfumeryjnych, którzy zdecydowali się tu zabawić się też w botaniku, bo to są takie ekstrakty roślinne, to są ekstrakty wegańskie, no i imitować też pewnie takie niesamowite perfumy. Ja nie wiem, czy zamiar był taki, że Tinare, jeśli tak się czytam, miał być prowokacją dla bardzo popularnego Baccarat 540. Tego nie wiem. Jak dostanę takie wiadomości, to Wam z Wami się podzielę. Ja mam tutaj taką dużą miniaturę, taką travel size. Przepiękny zapach, który opisywałam Wam w nowym odcinku. Ja Wam podlinkuję ten odcinek, bo jest to, to są bardzo ciekawe, słuchajcie, zapachy. Jeżeli macie do nich możliwość, jakiś dostęp, a wiem, że macie, to przyjrzyjcie się. Ten zapach ma w sobie wanilię, drzewna, takie cytrusowo, nuty, ale w zasadzie był lansowany w 2019, ale tak już sobie czytam tu z tych nutek, to ma być właśnie taki wibrujący, słodki i bardzo unikalny, ale też taki, bez którego nie umiecie się nie umiecie żyć i jest bardzo taki odurzający. Jest to oczywiście wanilla, jaśmin i pomarańcza z drzewnymi nutami. Ja sobie tak szybko spojrzę, bo słuchajcie, nie pamiętam, co jest z nutach głównych Baccarat Rouge, chociaż on mi bardzo na mnie przypominał taki cukrowy, był taka palona wata cukrowa i tak mi się on kojarzył, ale już sobie szybko tu spojrzę. Też był właśnie taki słodki, pomarańczowy zapach, bardzo energetyczny, kobiecy, ale nutki główne już, jakbym tu mogła sobie popatrzeć, nie bardzo tutaj widzę, tak na szybko, już sobie wygooglałam, przepraszam za ten zwrot akcji. Jest szafran, a czyli szafran jest bardzo drogim tutaj składnikiem, jaśmin, jest specjalna żywica fir, nie wiem, firt, jak to czytać, drzewo cydrowe i taki bursztynowy akord. Ja Wam powiem, że ja wielokrotnie pamiętam, jeszcze kiedy ten zapach Baccarat Rouge nie był bardzo popularny, ale był taki ekskluzywny, bo on jest dość drogi i wszyscy chcieli, wszystkie właśnie tu Arabki, ci wszyscy klienci właśnie ze wschodu, oni bardzo, bardzo z Bliskiego Wschodu, oni bardzo, bardzo chcieli ten zapach i w ogóle takie bardzo panie, że tak powiem, poszukujące takich niszowych zapachów bardzo lubiły Baccarat. Ja pamiętam, że on był bardzo lansowany przez mojego kolegę tutaj, który ze mną pracował właśnie w perfumerii, ale ja go jakoś nie lubiłam. Był to zapach, którym zawsze mówiłam, przestań już psikać ten zapach, bo jest po prostu nie do zniesienia. A dzisiaj go odczytuję, słuchajcie, zupełnie inaczej. Uważam, że jest to zapach bardzo
świetnie skomponowany, jest takim majstersztykiem, bo zobaczcie, wszyscy go chcą, wszyscy chcą go kupić i ma coś w sobie takiego, a jest taki addictive, właśnie taki, do którego was ciągnie, do którego, na którego chcecie wydać te pieniądze, albo szukajcie odpowiednika, czyli jest takim bardzo zapachem odurzającym, bardzo wyrafinowanym, a jednocześnie bardzo upajającym. I taki jest zapach tu La Covent Tinare. Słuchajcie, dla mnie 100% Baccarat 540, moim zdaniem wszystkie te inne odpowiedniki, z którymi spotkałam się i które moje koleżanki tutaj po fachu z ogromną kolekcją i wiedzą porównywały do Baccarat, nawet Red Temptation, którą uważam, że jest świetną imitacją, jest trochę bardziej płaskie i bardziej bym powiedziała ziemiste w porównaniu do Tinare. Tinare jest przepięknym, cudnym odzwierciedleniem jakby tego klasyka Baccarat. Tutaj zmieszam niestety z mimozą, bo robiłam dla was inny odcinek też, ale coś pięknego. On jest głęboki, wyrafinowany. Jak się nim siknęłam, powiem wam, pierwszy raz, kiedy koleżanka mi dała, to tak z góry powiedziałam, nie, ja tego nie chcę, a jest po prostu niesamowity. Ten zapach uważam, że jest majstersztykiem, jest skreowany, skomponowany. Bardzo, bardzo przypomina Baccarat 540, jest świetnie skomponowany, świetnie jakby te nuty grają tutaj tą swoją rolę, którą powinny grać. Jest głęboki, taki gęsty, bardzo piękna projekcja, bardzo długo się utrzymuje. Moim zdaniem Red Temptation tu wysiada. Cenowe, ja wam powiem, to są chyba 75 ml kosztowało 75 funtów, albo to było 100 ml. Uważam, że na takie wegańskie perfumy warto wydać. To nie jest taki majątek jak na Baccarat 540. Więc czemu nie? A naprawdę jest to, ja jestem zachwycona tą marką. Coś pięknego, uważam, że wszyscy ci perfumeraże, przepraszam, wszyscy ci tenose perfumeryjne, tutaj nie mogę się wysłowić, stworzyli tak piękny koncept, tak piękny plan stworzenia właśnie takich unikalnych perfum, więc czekam na więcej. Ja wam powiem tak, że ja mam kilka tu próbek właśnie od koleżanki tych zapachów. Jeżeli chcecie, zrobię wam takie wprowadzenie też do tej marki, do tej firmy i pokażę inne zapachy. Pokazywam wam tylko dwa. Ale jeżeli chcecie, to zrobię taki odcinek, bo uważam, że to są majstersztyki, którymi warto się przyjrzeć i warto na nie wydać pieniądze i je lansować. Słuchajcie, tutaj się trochę rozgadałam i takie było trochę nieścisłe, bo tu gdzieś moje myśli tam krążyły, jak opisać wybitnie ten zapach, bo powiem wam, że jestem coraz bardziej nim zauroczona i naprawdę 100% podpisuję się pod tym zapachem, jest coś przepiękny, naprawdę przepiękny. Ale zapraszam was oczywiście do komentarzy, co wy o tym myślicie. Ja wiem, że kilka z was zna tą firmę La Covent. Może macie też jakieś inne odpowiedniki tych zapachów. Ja bym chętnie się też im przyjrzała, bo oczywiście przecież nie zawsze stoją na drodze wszystkie perfumy świata, także może wy mi odpowiecie też, jaki inny zapach wam bardzo przypomina tutaj Baccarat 540, no i oczywiście La Paratrice. Na dzisiaj to już wszystko. Taki trochę przegadany odcinek. Zapraszam oczywiście was do szerowania, do subskrypcji, do lajkowania. Bardzo się cieszę z każdego komentarza, więc bądźcie ze mną i do usłyszenia do następnego odcinka. Pa, pa!